zaręczyny, ślub, zmaganie, rozczarowanie. Może postawisz pytanie, no Paul, gdzie więc możemy dostać takiego rodzaju miłość? Czy kiedykolwiek będę mogła kochać swojego męża i czy kiedykolwiek będę mógł kochać swoją żonę w taki sposób? Powiem wam dobrą nowinę. Nie możesz. I kiedy to przyznasz, znajdujesz się w odpowiednim miejscu. Ty musisz. Ja muszę. Uderza mnie to za każdym razem, gdy przechodzę przez ten materiał. Muszę ci przyznać, że ja nie mam takiej zdolności, aby to zrobić. Tylko przez Bożą łaskę możemy to uczynić. Zaglądnijcie do 1 Jana 4, od 7 do 10 wersetu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Chcę wam przekazać werset w ten sposób. Miłość ratuje cię od miłości tak, abyś mógł kochać. Miłość ratuje cię od miłości tak, abyś mógł kochać. Miłość ratuje cię od miłości tak, abyś mógł kochać. Więc tak, taki jest plan. Bóg, który jest miłością, wysłał swojego Syna, swojej miłości, aby uratować cię od zniewolenia kochania samego siebie, tak abyś mógł kochać innych. Powiem jeszcze raz. Bóg jest miłością, wysłał swojego Syna, swojej miłości, aby uratować cię od zniewolenia kochania samego siebie, tak, abyś mógł kochać, jak On zamierzył, abyś kochał. To jest tak. Całkowicie w Jezusie Chrystusie znajdujemy potrzebną łaskę, abyśmy mogli kochać, jak zostaliśmy do tego powołani. W 2 Piotra 1 jest napisane, że On już nam dał wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Posłuchajcie tego, bracia i siostry. Jezus Chrystus nie umarł za waszą przyszłość. Jezus Chrystus umarł za wasze teraz i tutaj. On umarł, abyś miał, co potrzebujesz do życia w taki sposób, którym cię powołał, abyś żył. Nie jest tylko wystarczające dla nas, abyśmy wierzyli tylko w życie po śmierci. Zacznijmy więc lepiej wierzyć w życie przed śmiercią, prawda? Jakość istnienia, która nie może być możliwa bez udziału łaski Jezusa Chrystusa. Jeżeli masz rozmowę i zaczynasz się gorączkować, lepiej złap za Ewangelię i powiedz: Jezus Chrystus umarł, abyśmy mogli powiedzieć i zrobić to, co powinniśmy powiedzieć i zrobić w tym momencie. Pomódlmy się teraz o Jego łaskę. Ponieważ poprzez łaskę Jezusa Chrystusa masz możliwość zrobić to, co nie możesz zrobić z samego siebie. Chwalmy Go za to. Będąc w małżeństwie, nigdy nie możesz powiedzieć: gdybym tylko miał X, mógłbym wtedy kochać mojego męża i moją żonę. Ponieważ Jezus zaopatruje cię we wszystko, co potrzebujesz, aby kochać tą wadliwą osobę, którą On wniósł do twojego życia.
Jest jeszcze kilka rzeczy, na które ten fragment wskazuje, które myślę, że są pomocne. Pierwsze to, Jan mówi, powinniśmy kochać jedni drugich. Jeżeli słyszysz słowo powinieneś, bardzo łatwo jest pomyśleć o tym słowie tylko jako słowo powinność. Powinieneś płacić podatki, to jest powinność. Ale powinność też może oznaczać przeznaczony. Myślę, że taki jest sens w tym fragmencie. My zostaliśmy przeznaczeni do kochania. Ludzie powinni kochać. Ptaki powinny latać, woda powinna być mokra. W nocy powinno być ciemno, miód powinien być słodki, ryba powinna pływać, ludzie powinni kochać. Jesteś stworzony do kochania, przeznaczony przez stworzenie, przeznaczony przez nowonarodzenie w Jezusie Chrystusie. Jest to całkowite przeznaczenie, w którym jesteś powołany do życia w miłującej społeczności z Bogiem i miłującej społeczności z innymi. Gdy Chrystus zdefiniował sukces bycia człowiekiem, co było Jego definicją? Kochaj Boga ponad wszystko. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jesteś przeznaczona, by kochać coś strasznego, okropnego, niszczącego dzieje, gdy ludzie nie kochają. Brak miłości rozbija rodziny. Brak miłości rozbija sąsiedztwo. Brak miłości rozbija wspólnoty. Brak miłości rozbija rządy. Brak miłości przynosi globalną wojnę. Brak miłości jest złą rzeczą. Ludzie są przeznaczeni, by kochać. Jest to wbudowane w naszą naturę. W taki sposób Bóg nas ukształtował. I coś dziwnego się dzieje, gdy nie kochamy. Pomyślcie o tym. Gdy idziesz do domu sąsiada, nie oczekujesz, że zobaczysz pudla w akwarium. Pomyślcie o tym, ponieważ pudel nie czuje się dobrze pod wodą. Tak na wypadek, gdybyście tego nie wiedzieli, nie próbujcie. To prowadzi do pudlowego morderstwa. Pudle nie żyją w takim środowisku, ponieważ nie zostały stworzone do niego. Gdy patrzysz przez okno, nie oczekujesz, że inny sąsiad prowadzi ulicą złotą rybkę na smyczy. Przepraszam, ja myślę o takich rzeczach. W ten sam sposób powinno być dziwne dla nas, gdy ludzie nie kochają. Posłuchajcie. Żony, jeśli nieustannie nie kochacie swoich mężów, jesteście rybkami na smyczy. Mężowie, jeśli nieustannie nie kochacie swoich żon, jesteście jak pudel w akwarium. Ponieważ z Bożego punktu widzenia jest czymś dziwnym, gdy ludzie nie kochają się, do czego zostali stworzeni. Więc miłość ratuje nas od miłości. Jest tak, abyśmy kochali innych, jak zostaliśmy powołani, aby kochać. Jest jeszcze jedna rzecz, w której ten fragment nam pomoże. Gdy myślimy o tym, co się nazywa miłość. Popatrzcie na werset 19. Werset 19 jest jednym pojedynczym zdaniem. My kochamy, ponieważ On pierwszy ukochał nas. Zobacz. Miłość jest tylko i zawsze wytworzona przez wdzięczność. Miłość jest tylko i zawsze wytworzona przez wdzięczność. Obowiązek nie jest bardzo dobrym inicjatorem miłości. Wiecie, że to prawda. Wyobraźcie sobie mnie, usadowionego na wercalce przy mojej kochanej żonie Lueli i mówiącego takie słowa. Wiesz, czytałem swoją Biblię, gdzie powiedziane jest, że mam cię kochać. Więc chcę, żebyś wiedziała, że będę z determinacją to robił, bo Bóg chce, abym to robił.
Więc możesz być pewna, że będę Cię kochał. Ponieważ wiesz co? Powinienem to robić. I co? Pomyślcie, że Luella wybiegnie z pokoju mówiąc: on mnie kocha, on mnie kocha. O, jestem tak bardzo... Mógłbym dostać pięścią w twarz. Powinna być oburzona, nieprawdaż? Bo instynktownie ona wiedziała. Co instynktownie wiedziała? To nie miłość. To nie miłość w jakiejkolwiek by nie była formie. Kochamy, ponieważ on pierwszy ukochał nas. Gdy budzę się rano i... Tak, ta kobieta, która leży obok mnie, nie jest doskonała. Tak, moje dzieci, na wielu płaszczyznach z dysfunkcją napędzoną przez grzech. Tak, żyję w upadłym świecie. Jednak budzę się rano i mówię: nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, że jestem kochany. Nie mogę uwierzyć, że Bóg wszedł do mojego życia. Nie mogę uwierzyć, że uratował mnie. Nie mogę uwierzyć, że On działa w tej rodzinie. Nie mogę uwierzyć, że On daje mi swoją łaskę. Nie mogę uwierzyć, że objawia mi swoją wolę, Jego sposobem. Nie mogę uwierzyć, że przebacza mi znowu, i znowu, i znowu. Pomimo, że upadam powtórnie, powtórnie, i znowu. Nie mogę uwierzyć, że tyle mądrości spływa na moje życie z powodu piękna Jego słowa. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, ten ogrom pokory, że jakoś z jakiegoś powodu jestem kochany przez Boga w ten sposób. O, po prostu nie mogę uwierzyć. To moja tożsamość. Jestem kochany. Jestem kochany. Jestem kochany. Jestem kochany. Jestem kochany. Jestem kochany. To będzie miało wpływ na mnie, także będę chciał dać innym ludziom, którzy są w moim życiu, to samo, co dostałem. Myślę, że wiele z braku naszej miłości jest zakorzenione, co ja nazywam amnezją tożsamości. My zapominamy, kim jesteśmy. Zapominamy o bogactwie, które nam zostało dane. Posłuchajcie, mężowie. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś chrześcijaninem, jesteś synem Boga, nie ma ani jednego dnia w twoim życiu, abyś nie był kochany. Jeżeli żona traktuje cię okrutnie, możesz położyć się wieczorem do łóżka i powiedzieć: byłem dzisiaj niesamowicie kochany, ponieważ Bóg mnie kocha. Nigdy też nie odwróci się ode mnie. On nigdy nie odrzuci mnie w momencie potrzeby. Nigdy nie wyśmieje mnie. Nigdy nie rzuci mi grzechami w twarz w obrzydliwy sposób. Nigdy nie odpowie mi z niecierpliwością, uprzedzeniem. Nigdy nie skrytykuje mnie niesprawiedliwie. Jestem kochany w każdym momencie mojego życia przed chwalebną, piękną, doskonałą, szczodrą, nieprzemijającą miłość. Jestem kochany, jestem kochany, jestem kochany. Posłuchaj. Gdy zdasz sobie sprawę, gdy złapiesz, jaki w pełni zostałeś obdarzony miłością, wtedy będziesz chciał rozlewać tą miłość na ludzi, którzy są w twoim życiu. Czy pamiętasz tę kobietę, która wylała drogie perfumy na nogi Jezusa, a potem w zaskakujący sposób wytarła te nogi swoimi włosami? Co za postawa! A faryzeusze pomrukiwali w tle urażeni, ponieważ myśleli, że to marnotrawstwo. A Jezus powiedział: ten, któremu zostało wiele przebaczone, możecie dokończyć, wiele miłuje. Nikt nie daje łaski lepiej niż osoba, która głęboko przyznaje, że jej również potrzebuje. Nikt nie kocha lepiej niż osoba, która zdaje sobie sprawę, że moje życie jest całkowicie utwierdzone przez Bożą miłość. Na każdą rocznicę, gdy Luella i ja spoglądamy wstecz na lata spędzone razem, jesteśmy oszołomieni z powodu Bożej miłości i myślimy, gdzie byśmy byli, jak nasza historia by wyglądała.
Mężu, jak twoja historia wyglądałaby, gdyby Bóg nie wkroczył do tej historii? Żony, jak twoja osobista historia wyglądałaby, gdyby Bóg nie wkroczył do tej historii? Jak nasze małżeństwo wyglądałoby? Może powiesz, moje małżeństwo nie jest doskonałe. Moje też nie jest, ale Luela i ja, bardzo świadomi, jak jesteśmy błogosławieni przez mądrość Bożą. Wiemy i rozumiemy rzeczy, które sprawiają, że nasze małżeństwo jest o wiele lepsze. Ale to nie tylko to. Także, że Bóg przyszedł i sprawił, że jesteśmy tym miejscem, gdzie On mieszka. Bywa, że nie jestem miły do Lueli. Odchodzę i chciałbym powiedzieć sobie, że nie było znów tak źle. Ale coś się dzieje w środku mnie. Jest ból w środku. Wiecie, jak to jest. To mieszkający Duch Święty. To Bóg mnie kocha. To Bóg, który nie pozwala mi żyć w ten sposób. I On ciągnie mnie z powrotem. Jednak nie chcę przyjść do Lueli, ale wiem, że to jest właściwe. To ta niesamowita Boża miłość ciągnie mnie z powrotem. To miłość. Gdzie byśmy byli bez tej miłości? Widzicie? To jest to źródło, aby kochać innych ludzi. My kochamy, ponieważ On pierwszy ukochał nas. Prawdziwa, nieskazitelna, wytrwała, biblijna miłość nie jest ukształtowana z poczucia obowiązku. Jest ukształtowana z wdzięczności. Prawdziwa miłość jest zakorzeniona w dziękczynieniu. Prawdziwe dziękczynienie jest zakorzenione w uwielbieniu. Kocham, ponieważ jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny, ponieważ chwalę Boga za te rzeczy, które wiem, że nie byłbym w stanie uczynić sam. Do tego stopnia, którego Ty sobie przypisujesz zasługę dobrego małżeństwa. Do tego stopnia, że nie chcesz być wdzięczny i do tego stopnia, że nie będziesz kochać. Ale kiedy zaczniesz wielbić Boga, jesteś wdzięczny i dlatego, że jesteś wdzięczny, kochasz na takie sposoby, że inaczej nie byłbyś w stanie kochać. Prawdziwa miłość nie jest zakorzeniona w dziękczynieniu. Dziękczynienie jest zakorzenione w uwielbieniu. Powróciliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Małżeństwo jedności, zrozumienia i miłości nie jest zakorzenione w romansie. Jest zakorzenione w uwielbieniu. A gdy to zrozumiesz, jesteś na dobrej drodze do rzeczywistych, praktycznych zmian w swoim małżeństwie. Gdy skończę się modlić z wami, zrobimy przerwę. Wstańcie. Ale proszę nie wychodźcie z sali, chyba że musicie skorzystać z budynku lub medie muszą być użyte. Potem pocznijmy ostateczny krok i zadajmy sobie pytanie. Okej, co powoduje, że małżeństwo jest zakorzenione w uwielbieniu i jak właściwie to wygląda? Podam praktyczne rzeczy. Pomódlmy się. Panie, jest niesamowite, jakie prawdy Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa mówią we właściwym czasie do źródeł naszych zmagań, w każdej chwili naszego życia. Dzięki, że Ty nigdy nas nie pozostawiasz samym sobie. Zanim znajdziemy się w jakiejś sytuacji, miejscu, relacji, Ty już tam jesteś. Jesteś tam ze swoją mądrością. Jesteś tam ze swoją miłością. Jesteś tam ze swoją łaską. Pomóż nam być głęboko wdzięcznymi ludźmi. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.